Już, tak, proszę bardzo. Tak. Dzień dobry, witam Państwa. To mam mało miejsca na chodzenie, więc mam nadzieję, że się Państwo nie obrażą, jeżeli będę siedział za tym stołem prezydialnym. Moim zadaniem na dzisiaj jest dokonanie pewnego takiego, no, siłą rzeczy, jako że mam pierwszy z serii merytorycznych wykładów, prezentacji. Mój będzie taki miał charakter może mocno wstępny i być może też nieoczywisty. Państwo mogą zobaczyć w programie, że kwestia dotyczy rzeczy prawnych, faktycznie będzie dotyczyła rzeczy prawnych. Jestem ekspertem prawnym sieci obywatelskiej Watchdog Polska i z prawnego punktu widzenia ten konflikt interesów mnie interesuje. Natomiast oczywiście nie będziemy, czy ja nie będę w toku tej prezentacji przytaczać wszystkich przepisów, które konflikt interesów w jakimkolwiek stopniu dotykają, bo tych i ustaw, i przepisów jest dosyć dużo. Ja myślę, że też będziemy poprzez różne prezentacje, które będą się odbywały w toku dzisiejszego spotkania, wracać do tych konkretnych przepisów, szczególnie tych, które mają znaczenie dla wspólnoty samorządowej. Ja bym chciał trochę spróbować przekazać Państwu takie próby generalizowania, czy może inaczej zdefiniowania w sposób jak najbardziej ogólny, a jednocześnie trafny pojęcia konfliktów interesów w polskim, ale nie tylko polskim prawie. Przede wszystkim to, co już tutaj było powiedziane w kontekście konfliktów interesów, to jest to, że on nie jest rzeczywiście zawsze zauważalny, chociaż wydaje się miejscami rzeczywisty. Tutaj na obrazku macie Państwo rekina, który no, przejął posterunek ratownika morskiego, który no, też ma na celu właśnie ratowanie ewentualnie tonących czy takich osób, które są zagrożone przez same rekiny. No i często raczej taka postawa dosyć typowa, nie tylko wśród urzędników, ale też i obywateli, jest bardziej przy tej partnerki tego pana, który to pytanie zadaje, czyli to odwracamy się i pewnych takich rzeczy nie widzimy. Aczkolwiek trzeba przyznać rzeczywiście, że ten konflikt interesów często jest niezauważalny dla obserwatora zewnętrznego, stąd też seria pewnych obowiązków, które są w związku z tym nałożone na te osoby, które pełnią określone funkcje publiczne, aby same zadeklarowały ten istniejący konflikt interesów. Między innymi do tego służą, ja nie będę tego szerzej omawiał, ale między innymi do tego służą oczywiście oświadczenia majątkowe, tak, które też mają charakter bardziej nie tyle co złapania kogoś na podawaniu nieprawdy, chociaż takie przypadki, jak wiemy, oczywiście też się zdarzają, ale też na zdobyciu pewnej wiedzy, która ewentualny konflikt interesów pozwoli zauważyć. No bo nie każdy konflikt interesów jest tak oczywisty, jak w przypadku strażaków, którzy najpierw podpalają, czy niektórych strażaków oczywiście, którzy najpierw podpalają lasy, a później je gaszą. No jest to w sposób oczywisty konflikt interesów. Na ogół o takich przypadkach w administracji publicznej czy w porównywalnych przypadkach słyszymy już po fakcie, wtedy kiedy właśnie już ten konflikt interesów nastąpił i policja czy inne służby, w tym Centralne Biuro Antykorupcyjne, jakoś przyjmują delikwentów, ale zastanówmy się w takim razie, co jest tym konfliktem interesów, ażeby mieć jakiś taki wstęp do tego, żeby próbować zapobiegać temu zjawisku. No, jeżeli chodzi o przykłady, to też Państwo na pewno możecie i myślę, że w ciągu dzisiejszego spotkania tych przykładów dużo będzie. No, są pierwsze z brzegu, które mi przyszły do głowy. No to są rzeczy, wydawałoby się, dosyć oczywiste. Jeżeli chodzi o to pojęcie drzwi obrotowe, to tylko chciałem Państwu wyjaśnić, to jest takie no, też zjawisko dosyć szeroko, szczególnie ostatnimi czasy opisywane nie tylko w Polsce, może w Polsce jeszcze w mniejszym stopniu, chociaż mamy regulacje, o której ja potem powiem, dotyczącą tych drzwi obrotowych, ale przede wszystkim na poziomie Unii Europejskiej, czy instytucji Unii Europejskiej.
Europejskiej. W dużym skrócie chodzi o to, że osoby, które pracowały na jakichś często eksponowanych stanowiskach, idą pracować do biznesu i też często po pracy w biznesie wracają na te eksponowane stanowiska, stąd to pojęcie tych drzwi obrotowych, że osoby wchodzą i wychodzą. To oczywiście nie musi oznaczać automatycznie, że jest konflikt interesów, natomiast mamy do czynienia z potencjalnym konfliktem interesów i w konflikcie interesów też w tych kategoriach, w tym obszarze prawnym, to słowo potencjalne ma swoje duże znaczenie, co zresztą znalazło też swój wymiar w orzecznictwie Sądu Najwyższego, o którym Państwu w dalszej kolejności powiem. No, taką próbę zdefiniowania nieprawną, no ale taką w oparciu o te też badania, które były prowadzone przez Fundację Batorego w ramach też tego projektu, który tą swoją kontynuację ma między innymi w toku dzisiejszego spotkania, autorzy zaproponowali taką następującą definicję konfliktu interesu, gdzie pojawiają nam się takie pojęcia jak interes prywatny, który może godzić w dobro publiczne, czy negatywnie wpływać na wykonywanie obowiązków służbowych. Ta definicja, ona jest zbliżona trochę do rozwiązań chociażby łotewskiej ustawy dotyczącej konfliktowi interesów, która też w podobny sposób ten obszar opisuje. No ale co w naszej konstytucji? No w naszej konstytucji, proszę Państwa, wprost tego nie ma, bo twierdzę, wprost bywa to bardzo trudne do ujęcia, a jeżeli nawet jesteśmy w stanie to ująć, to są to też dosyć generalne zasady, takie, które niekoniecznie pozwalają nam na ocenę, czy dana konkretna sytuacja jest konfliktem interesów, czy nie, ale Konstytucja wprowadza, prezentuje pewne wartości, które niewątpliwie nie tyle co wiążą się z jakimś sankcjonowaniem konfliktów interesów, ale właśnie mają taki charakter zapobiegający i poczynając od preambuły już mowa jest o tym, że instytucje publiczne muszą działać rzetelnie i sprawnie. No, ta rzetelność to też między innymi jest związana z artykułem 7, czyli z działaniem w granicach i na podstawie przepisów prawa, czyli innymi słowy, nie tylko to, że jak powszechnie się to przyjmuje, zresztą słusznie, że tylko robią urzędy to, na co im prawo wyraźnie pozwala, no, ale przede wszystkim to też ma ten charakter, że przepisy prawa no, zakładają to równe traktowanie. Nie ma innych tych interesów prywatnych w realizacji tych praw. Także tutaj też ta rzetelność i pewien obiektywizm, one też wynikają z przepisów konstytucji. I też tak starałem się trochę dla Państwa, przygotowując tą krótką prezentację, zastanowić się na temat różnego charakteru przepisów, niektórych wybranych przepisów, które opisują konflikty interesów. I tak sobie pomyślałem, że jest pewna kategoria tych przepisów, które są takimi pewnymi deklaracjami, że osoba, która będzie jakąś funkcję określoną pełnić, on też zobowiązuje się do przestrzegania określonych wartości, całkiem nierzeczywisty z ustawą o samorządzie gminnym tekst ślubowania radnego, też znowu ta rzetelność, tak, uczciwość i tym tutaj dobrem, czy tą wartością, na rzecz której trzeba działać, jest dobro gminy i jej mieszkańców, no, rozumianych oczywiście jako ogół mieszkańców, ale też interesów prywatnych tych mieszkańców, no pod warunkiem, czyli tu już mamy to pewne rozgraniczenie, że ten interes prywatny mieszkańca nie będzie jednocześnie interesem prywatnym moim lub kogoś z moich bliskich, czy osób, które w inny sposób pozostają ze mną w jakiejś relacji. No, jeżeli chodzi o pracowników samorządowych, tu przede wszystkim nacisk jest na służenie państwu, ale też wspólnocie samorządowej, tak? Czyli znowu jako ogółowi
mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego. No i też uważam, że kwestia tego sformułowania sumiennego wykonywania zadań również odnosi się do kwestii unikania konfliktów interesów. W Konstytucji Portugalskiej na przykład jeszcze dołożono do tego dobrą wiarę. Więc ta dobra wiara też ma takie założenie, że jej jakby myślenie o niej, czy jej wdrażanie ma charakter też przeciwstawiający się konfliktowi interesów. Tu jeżeli chodzi o kwestie będące akurat przedmiotem regulacji aktów niższego rzędu, bo mówimy tutaj o zarządzeniu prezesa Rady Ministrów, które odnosi się do służby cywilnej. Natomiast tu też jest tłumaczona ta zasada bezstronności, która mi się kilka razy z ust wymsknęła. Mianowicie tutaj głównie, i to jest ta kwestia tego pewnego potencjału, o którym mówiliśmy, jest niedopuszczanie do podejrzeń, tak? Czyli sam fakt jakby zaistnienia konfliktu interesów to jest odrębna kwestia. Tutaj w pierwszym punkcie wskazano, że ta zasada bezstronności w ogóle dotyczyć będzie niedopuszczania nawet do samych podejrzeń o istnienie takiego konfliktu i ona w pewnym sensie się konkretyzuje poprzez to, że na przykład musi być jednakowe traktowanie wszystkich uczestników, niedemonstrowaniu zażyłości, więc już mamy taki pewien obszar, który byśmy mogli nazwać coraz większą konkretyzacją tego, ale jednak cały czas na poziomie deklaracji. No te próby, które istnieją też na świecie, tutaj przykład akurat Republiki Słowenii, określania konfliktu interesów, są ciekawe, aczkolwiek wydaje się takie, na które wszyscy byśmy wpadli i niewiele one nam pomogą, co zresztą sam ustawodawca słoweński zauważył, bo proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy do czynienia, konflikt interesów oznacza okoliczności, w których prywatny interes funkcjonariusza wpływa lub może wpływać na wykonywanie zadań publicznych. No i pewnie ktoś zadał sobie pytanie, to co to jest ten prywatny interes funkcjonariusza publicznego? Tu dodam, tam dosyć szerokie pojęcie funkcjonariuszy publicznych, akurat w tej ustawie słoweńskiej też dotyczy chociażby pracowników spółek komunalnych. No i też zdefiniowano w preambule, w takim wstępie do tej ustawy, taką definicję legalną, że jest to powiązane z jakimś pieniężnym czy niepieniężnym świadczeniem na jego korzyść lub korzyść innych osób. No, czyli tu też widzimy na podstawie tej definicji tego prywatnego interesu funkcjonariusza, że to ma bardzo zbliżoną konstrukcję do tego, co my znamy z kodeksu karnego, a co dotyczy przestępstw łapownictwa. Czyli tutaj ten konflikt interesów bez wątpienia może się łączyć z przepisami karnymi, czyli to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pewnej rzetelności i obiektywizmu, ale też kwestia tego, że za złamanie czy za złamanie może tej zasady nie wchodzenia w konflikt interesów, oczekują konkretne sankcje. I tutaj już przechodząc powoli do części takiej bardziej właśnie konkretnej, to jeszcze z kodeksu postępowania administracyjnego naszego polskiego warto by te zasady, które znajdują się na początku kodeksu przytoczyć. To znowu tu jest mowa o interesie społecznym, słusznym interesie społecznym i tej praworządności właśnie, czyli znowu odwołuje się do tego artykułu 7 Konstytucji, który mówi o tym, że organy działają na podstawie i w granicach przepisów prawa. No i znowu do tego, jeżeli mówimy o tym potencjale, czy o tym, co zostało sformułowane w zarządzeniu prezesa Rady Ministrów jako niedopuszczanie do podejrzeń, czyli to też trzeba prowadzić
to postępowaniu w sposób budzący zaufanie, czyli znowu też takie, które nie będzie prowadziło do podejrzeń, że jakiś interes prywatny innej osoby czy samego urzędnika jest ważniejszy. No i tutaj zresztą to znalazło też niezależnie od tego swój wyraz w ustawie o pracownikach samorządowych, znowu ta bezstronność, uwzględnienie interesu publicznego i indywidualnych interesów obywateli. Proszę zwrócić uwagę na to, czego ja tutaj nie zakreśliłem, a mianowicie jest to podstawowy obowiązek, czy jeden z podstawowych obowiązków urzędników, kiedy jego działanie jest nakierowane na uwzględnianie interesu publicznego czy indywidualnego obywateli i musi to robić w sposób bezstronny. To taka ciekawostka akurat szwajcarska, tam ustawa o pracownikach federalnych, widać, że to troszkę jest inne też to podejście, to nie ma być tak jak do tej pory te przepisy takie o pewnym charakterze deklaracji, takiego zapewniania obywateli, że urzędnik będzie w sposób bezstronny się zachowywał. Tutaj jest połączone to z lojalnością wobec uprawnionych interesów Konfederacji, czyli tu jest pewna bezstronność, jest rozumiana również jako taka wartość, no nie obawiajmy się tego słowa, patriotyczna, tak? Znaczy, że jest moim obowiązkiem jako urzędnika też dbanie o interesy Konfederacji, a oczywiście tym interesem Konfederacji jest to wszystko to, o czym mówiliśmy, czyli to rzetelne i bezstronne działanie, z czego wynika ustęp drugi tego przepisu, no też dosyć ogólnie sformułowanego, ale jednocześnie on mówi o płatnej pracy akurat, ale też znowu związany z tą lojalnością. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, na przykład do Niemcy mają tak, że tutaj samemu trzeba zgłosić, jest taka chęć chyba też pewnego nie wymuszenia, ale no wskazania urzędnikowi, że urzędnicy, no właśnie, którzy sami najlepiej wiedzą, gdzie ten konflikt interesów, ten potencjalny konflikt interesów może nastąpić, najlepiej są w stanie zdefiniować też występowanie tego konfliktu interesów i stąd jest obowiązek, wyraźny obowiązek poinformowania o takiej sytuacji, która jest sformułowana właśnie, że ta wątpliwość, znowu wątpliwość co do bezstronnego wypełniania obowiązków istnieje, takie zgłoszenie musi wtedy nastąpić. Jeżeli chodzi o tą już taką konkretyzację, dosłownie kilka przykładów, mianowicie to akurat ustawa antykorupcyjna, oczywiście potocznie tak nazywana, jest to ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Tutaj jest wprost napisane, czego nie wolno. Wiemy chociażby z tego, że nie wolno podejmować zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli brało się udział w wydawaniu rozstrzygnięcia w sprawach tego bezczynności. Z jednym tutaj wyjątkiem, który został zarysowany. Podobnie zresztą, i to ma też taki trochę charakter podobnie jak ten poprzedni slajd, czyli z ustawy antykorupcyjnej. O, tutaj mam, dotyczy również osób, które już zakończyły pracę. No, podobnie zresztą w ustawach samorządowych, tam też w trakcie pełnienia funkcji albo przez okres 3 lat. To jest trochę to, o czym mówiłem na samym początku, właśnie w kontekście tych drzwi obrotowych. To są te przepisy, które zabezpieczają przed mieszaniem się tej sfery biznesowej i sfery no, państwowej czy samorządowej, która no, niewątpliwie nie zawsze będzie stanowiła taki bezpośredni przykład korupcji, natomiast będzie tym potencjalnym konfliktem interesów, czy będzie wzbudzało podejrzenie, że taki konflikt interesów istnieje. No, podobne już nie wchodząc w szczegóły, też Litwa tutaj też nie jest możliwe właśnie no, zawieranie umów czy innych czynności na rzecz tych podmiotów, z którymi się prowadzi
interesy, czy jakiś inną korzyść z tego będzie się miało, czyli to już wiemy przynajmniej, jaki tam katalog może się na nim podobny, powiedzmy, to jest kształt do tego, co jest uregulowane w Polsce. Ustawa o pracownikach samorządowych to też dosyć istotna kwestia, mianowicie tego, że Sąd Najwyższy tutaj, rozpatrując jedną ze spraw w 1998 roku, jeszcze pod obowiązywaniem starej ustawy, ale ten przepis jeszcze funkcjonował tylko pod innym numerem. Ten Sąd Najwyższy stwierdził, że wystarczy potencjalne tylko ten konflikt interesów, tak, że nie wystarczy tam dowodził ten pracownik zwolniony, że przecież tam do niczego nie doszło, że on współpracując nie naruszył żadnych zasad etycznych itd., itd. Natomiast Sąd Najwyższy stwierdził, że zwolnienie czy wypowiedzenie umowy z tym pracownikiem było jak najbardziej zasadne z uwagi na to, że charakter tej jego współpracy z przedsiębiorcą no, był taki, że istniał ten potencjalny konflikt interesów i to na gruncie tego przepisu wystarczy już, żeby wypowiedzieć umowę o pracę. I już te, znowu wracając do tej ustawy antykorupcyjnej, którą zresztą też Trybunał kiedyś stwierdził, że ona głównie też ma chronić przed pewną pokusą nadużywania funkcji. Czyli znowu ten charakter prewencyjny, co jest piekielnie ważne w konflikcie interesów, w zapobieganiu właśnie konfliktowi interesów. Ustawa antykorupcyjna, to konkretnie pisałem artykuł 4 tej ustawy, bardzo konkretne informacje, też wybór tylko, podobne zresztą Państwo znacie przecież z ustawy samorządowej, która dotyczy radnych, też bardzo szczegółowe, dosyć takie no, wręcz kazuistyczne. I jeżeli chodzi już, widzę, że czasowo muszę kończyć powoli, też taka kwestia, którą rzadko właśnie w tym dyskursie na temat konfliktu interesów sobie przypominamy, no bo często właśnie mówimy o tym w kontekście jakichś afer korupcyjnych czy jakichś jaskrawych naruszeń tej bezstronności. No, jednym takim bardzo tradycyjnym, już od dawna istniejącym w polskich przepisach, to są te przepisy, nie tylko zresztą w kodeksie postępowania administracyjnego, bo one też na przykład dotyczą kwestii sędziów w innych przepisach prawa. To są te przepisy, które nakazują z mocy prawa, wyłączają od udziału w postępowaniu wtedy, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z potencjalnym konfliktem interesów, nie tylko, proszę zwrócić uwagę, nie tylko rozumianym, tak jak do tej pory mówiliśmy, czyli pewnego takiego większej roli tego interesu prywatnego danego urzędnika, ale też wtedy, kiedy no, taki konflikt interesów nie jest związany z jakimś specjalnym czy potencjalnie specjalnym działaniem, chociażby ten urzędnik musi się wyłączyć od udziału w postępowaniu w tej sprawie, jeżeli brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. Tak? Znaczy, to chodzi o tą bezstronność, ale również, chociaż ona nie zawsze będzie wiązała się, tak jak to widzieliśmy w tych różnych definicjach, chociażby w definicji słoweńskiej, że tam to świadczenie pieniężne lub niepieniężne, tu jest kwestia taka, że z powodu tego, że trzeba działać bezstronnie i nie wchodzić w konflikt interesów, jakby on nie był rozumiany, też nie można brać udziału w wydaniu zaskarżonej decyzji. I tu dosyć szeroko też tą kwestią zajmował się chociażby Trybunał Konstytucyjny, który jakby wskazał, że jest to takie no, uprawnienie, obywatelskie uprawnienie, ten przepis gwarantujące obiektywne rozstrzygnięcie sprawy. Czyli znowu nam się pojawia ten obiektywizm. No i tutaj Marcin Waszak trochę mówi też, że o jawności powiedział, a wprawdzie o jawności się nie myślałem, bo mówię o tym często, ale może warto rzeczywiście w tym kontekście na koniec o tym powiedzieć, że ten konflikt interesów, już tak zbierając właśnie to, co Państwu powiedziałem, powinien
znaczy nie powinno do niego dojść, tak? I tu też prawo próbuje jakoś tak to ugryźć w ten sposób, żeby temu konfliktowi interesów zapobiegać i żeby ten konflikt interesów próbować, jak tutaj na przykładzie okulisty, jakoś ten konflikt interesów zauważyć, a bez wątpienia służyć temu będą nie tylko te deklaracje, często takie bardzo ogólne, o których mówiliśmy w przypadku ślubowań, ale też na przykład te deklaracje, które zawarte są w oświadczeniach majątkowych czy w rejestrach korzyści, a przede wszystkim takie, które pozwalają na bieżąco śledzić działania danej jednostki, danego urzędu, czyli chociażby właśnie takie związane z jawnością finansów publicznych, tak? Czy chociażby zawieranie, kto zawarł umowę, czy tam w tym obszarze, szczególnie najbardziej narażonym chyba na istnienie konfliktów interesów w tym obszarze finansów publicznych, czy tam nie dochodzi, czy nie może dochodzić do potencjalnych konfliktów interesów. Więc tutaj jawność, o której też możemy mówić tutaj godzinami, jawność działania władz publicznych, czy innych podmiotów, które realizują zadania publiczne, jest no, taką podstawą w ogóle, żeby zapobiegać konfliktowi interesów. No i tak na zakończenie, nie wiem, co jeszcze może nas czekać w przyszłości. Są różne próby, żeby też spróbować taką jedną spójną definicję w polskim prawie wprowadzić. Na razie też z uwagi na te problemy, które próbowałem się z Państwem podzielić, no jest to zwyczajnie trudne, bo takie definicje mają to do siebie, że zawsze coś spoza nich może wyjść. Nie zawsze ono się właśnie, chociażby ta próba tego słowiańskiego rozwiązania, kiedy tam jest to wskazane od jakiegoś świadczenia, jak widzimy chociażby przy okazji tutaj tego ostatniego przepisu KPA, który wstawiłem, nie będzie dokładnie temu odpowiadała. No więc pytanie otwarte, czy będziemy rzeczywiście, tak jak do tej pory, musieli korzystać z różnych przepisów, czy będzie jedna ustawa, taka, która w sposób uniwersalny nam to opisze. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję.